Dzień dobry, znowu jesteśmy w Nysie. W tym roku w Nysie bywamy dość często, ale teraz jesteśmy po sezonie, na plaży i nie ma w ogóle ludzi. Także możemy się rozepchać i obejrzeć sobie wszystko na spokojnie. Jest pięknie, cisza, spokój, cicho, tak. Zero ludzi, tylko jakaś mała drużynka. Nie ma ludzi na plaży, to można się rozpychać i chodzić do woli. Chcieliśmy sobie pomoczyć nogi, ale zobaczcie, jaka jest woda. Totalnie zielona, jakby była pofarbowana. No już idę. O, ale jest pięknie. Cieplutko, nie? Mamy połowę września, a jest tak ciepło jak w lecie. Można się opalać spokojnie. Bez parawanów. Co tam robisz, Madzia? Szukam kapselków, jest dużo, tylko niektóre są podzewiałe, bo z wodą to... Aha, do obrazka. Znalazłam dość sporo. Tylko właśnie mówię, niektóre są podzewiałe, niektóre nowe, ale... Szalona. No, to już zboczenie chyba. Chodzę i wszędzie jako pamiątkę zbieram kapsle. No idź dalej, szukaj. Przeszliśmy plażę i właśnie doszliśmy tutaj do kempingu, chyba jednego z dwóch albo trzech, i spróbujemy przez niego przejść, jeśli nie jest ogrodzony, żeby przejść na drugą stronę plaży. Cisza, spokój. Chyba jeszcze wszyscy śpią, chociaż już po 11.
super, to jest dom na kółkach. Przynajmniej nasz to jest dom na kółkach. A patrzcie tutaj. To jest willa po prostu. Chyba tirem się to ciągnie. Olbrzymie jest. Dają wielbłądy. Noszą wszystko. Tak, wszystko jest potrzebne. Nawet moje kapselki nosi. Oż to wielbłąd. Jak Madzia, fajnie jest, nie? Lato, końce września. Patrzcie, jak wygląda ta woda. Jakby była marmurowa. Ma takie wzorki. A jak śmierdzi, jak kupa. A, tam cicho. Zatkać nóż i oglądać. Ogólnie to masakra, że jest taka zielona, ale ładnie to wygląda. No i jakby ktoś chciał się tak wyciszyć, to polecamy Nysę po sezonie. Albo przed sezoną. I wtedy spokój, nikogo nie ma i można robić co się chce. No dokładnie z korochów. Z korochów, głębinów. Ale jezioro jest Nyskie, tak? No jezioro Nyskie. Jest tutaj dużo kempingów, jest dużo parkingów, jest dużo miejsca, są domki. Jest super. Marek mnie ciągle męczy, żebym zrobiła prawo jazdy, więc znalazłam dla siebie samochodzik i na takie prawo jazdy mogę iść. Ale masz, Magda, furę. Ale chciałam powiedzieć, że to jest fura dla mnie, bo ma tylko dwa pedała, a ja mam dwie nogi. Ferrari. Ci, którzy nas oglądają, wiedzą, że byliśmy tutaj 10 miesięcy temu w sezonie i mówiłam, że tutaj można sobie wynająć łódkę. Tu jest jeden z kempingów, a tam są, już zaczynają się domki. Też można sobie wynająć. W sumie przyczepa. Co, Madzia, zbieramy się chyba, co? No, jest poniedziałek. Dzień pracujący. Koniec wytrzymania. No.